Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znowu zbieram dużo, kilka produktów wykończonych z kolorówki i chciałam Wam o nich opowiedzieć. Ponoć kolorówka się używa, a nie zużywa i tak głównie jest w moim przypadku, ale są egzemplarze, które udaje mi się zużyć. To jest na dowód tego, że faktycznie tych kosmetyków używam, a nie tylko pokazuję raz i wkładam do szuflady. Zużyłam produkty za 800 zł. W zasadzie będąc dokładną, to za 827 zł i 92 grosze. Grosz do grosza i co nam wychodzi? Różne rzeczy mogą nam wyjść, na przykład nowy kosmetyk. I dzisiaj właśnie o tych produktach, które zużyłam, opowiem. Zacznę od podkładów. Udało mi się zużyć dwa podkłady. Podkładów mam mnóstwo i rzadko mi się udaje coś zużyć, ale jednak. Jeden z nich to jest mój ponadczasowy ulubieniec, więc po prostu co jakiś czas do niego sięgam i faktycznie tę butelkę zużywam, bo często go używam. I Rimmel Match Perfection w Rossmanie kosztuje 39,99. Genialnie wygląda na twarzy, bardzo naturalnie, taki codzienny look, nieobciążający, a przy tym takie średnie krycie. Nie jest to jakiś ciężki, maskujący podkład. Dla mnie super. Co prawda wiem, że z kolorem niektórzy z Was się nie zgadzają. Ja mam kolor 100 Ivory i może nie na teraz, jak jestem opalona, ale na te chłodniejsze miesiące jak najbardziej. Chociaż teraz go jakoś... Nie, on już był dawno zużyty. Mam go zapas i na pewno jeszcze będzie się u mnie nieraz na kanale pojawiał, bo zarówno podkład, jak i puder to na pewno doskonale wiecie, moi ulubieńcy. Podkład, który też wielokrotnie Wam polecałam i który też bardzo lubię, to Clinique Anti Blemish Solution. On co prawda faktycznie oksydował odrobinę do takiego trochę zbyt różowego, co nie do końca mi odpowiadało, ale to jak wygląda na twarzy, bardzo mi się podobało. No bo właśnie taki podobny look. Czyli było krycie, ale ono nie było takie ciężkie, obciążające, nie było efektu maski, nie było podkreślenia porów. Raczej ta twarz wyglądała na ładnie przykrytą, ujednoliconą, bez właśnie takiego efektu obciążenia, którego ja absolutnie nie cierpię. 139 zł. I założę się, że też wiele, wiele z Was ten podkład lubi. Ja go też lubiłam zabierać w podróż, no bo jednak ta butelka, jak już trochę było wykończona, można ją było ścisnąć tutaj. No i plastikowy, lekki. Także w podróż idealna opcja z Clinique. Udało mi się zużyć aż 3 korektory, a to dobrze, bo korektorów też mam bardzo dużo. Pierwszy z nich był już ostatnio w denku, ale to był inny kolor, tym razem kolor numer 2, no bo właśnie używałam go latem. Jedynka jest bardziej na zimę. Liquid Camouflage z Lovely. Wiem, że wiele z Was uwielbia ten podkład, ale skarżycie się na wydajność. No i oczywiście ja przy korektorach będąc przypominam, że wyciągamy tutaj tę gumkę. Jak to zrobić? Na przykład wkładamy nożyczki i podważamy, nie róbcie tego zębami, a wiem, że część z Was tak robi. I wtedy korektor wystarcza na dłużej. No i to oczywiście tyczy się każdego korektora, który gumkę posiada, zarówno tego niskopółkowego, jak i tych wyższopółkowych. Liquid Camouflage to jeden z moich ulubionych korektorów, zastygający, bardzo dobrze kryjący, pięknie wyglądający pod oczami. Jego jedyny minus to właśnie wydajność, ale z kolei cena jest genialna, bo kosztuje, chciałam powiedzieć, około 15 zł, a przecież ja tu wszystko dokładnie zapisałam, 14,79 również w Rossmanie. No i ma taki duży aplikator, także raz tutaj jesteśmy w stanie ten korektor nałożyć. Przy okazji bardzo ładnie pachnie. I ja na pewno będę jeszcze do niego wracać, ale jako, że mam mnóstwo korektorów, to jak jeszcze kilka wykończę, to na pewno do tego Liquid Camouflage wrócę. I to chyba jakieś, muszę zostawić to opakowanie, bo to w ulubieńcach roku pewnie znaleźć się będzie musiało. Naprawdę świetny, bo genialnie wygląda i genialnie kryje. Maybelline Affinitone to również korektor, który bardzo, bardzo lubię. Też go tutaj mocno zużyłam. Zobaczcie, mocno prześwitujący. Już nie byłam w stanie nic więcej wydobyć. Jedyne, co mi się tutaj stało, co mi się tutaj nie podobało, to ten aplikator tak strasznie się wyszczuplił, tak jakby zeszły z niego wszystkie te włoski, a ten korektor wcale nie jest jakiś taki bardzo stary. Niemniej jednak bardzo często wracam do tego korektora i kupuję go ponownie, bo tak samo mam wrażenie, że bardzo lekki na twarzy, a ładnie kryjący, ale jednak ten Liquid Camouflage daje o wiele lepsze krycie. Ten nie jest tak mocno zastygający albo w ogóle nie zastyga, no może trochę, ale nie aż tak, także mi się bardziej podoba właśnie tamten efekt pod oczami, ale jeżeli szukacie takiego idealnego korektora na co dzień, który przykryje i sińce pod oczami i jakieś niedoskonałości, to ten jest super. Ją kosztuje 31,99. Następnie korektor za 109 zł w kontraście do tego Liquid Camouflage z Lovely. To jest ogromna różnica cenowa, a wcale nie jest aż tak... Znaczy jest świetny, ale jak miałabym wybierać między tym a tym,
to zdecydowanie wybrałabym ten ze względu na cenę i właśnie ten efekt, jaki daje. Chociaż ten Studio Skin 24 Hours Waterproof Concealer ze Smashboxa jest genialny, no i bardzo fajnie wygląda, ale cena jest zaborowa, tak? Umówmy się. Ja jeszcze go gdzieś mam w zapasie i uwielbiam ten podkład, to jest jeden z moich ulubionych podkładów, ten Studio Skin, ale korektor jest bardzo fajny, ale chyba nie aż na tą cenę. Nie jest chyba po prostu warty swojej ceny. Chociaż nie mam mu absolutnie nic do zarzucenia, to uważam, że jest po prostu przeceniony. O tyle. Wolę sobie kupić ten Liquid Camouflage i być tak samo, albo nawet lepiej troszeczkę zadowolona. Następnie pudrów zużyłam aż 4, to też bardzo dobrze, bo ostatnio mogliście zobaczyć, ile mam pudrów, bo przygotowałam podsumowanie wszystkich pudrów, jakie mam, i te pudry też się tam pojawiły. Pierwszy z nich to Vivo Rice Powder, chyba, o nie, chciałam powiedzieć, że chyba ulubiony z tych moich 4 tutaj, ale nie, 3 są naprawdę świetne, nie, 2 są genialne, 1 jest świetny, a 1 jest mech. Vivo Rice Powder kosztuje 18,39, niedowidzam. I to jest fajny, matujący, utrwalający puder ryżowy do każdego typu cery. No i jak wiemy, po ryżowym pudrze można spodziewać się sporo, czyli że przytrzyma nam ładnie makijaż w miejscu cały dzień, no i pięknie zmatowi twarz. I ten dokładnie to robi. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Nasza polska marka Vivo, no i bardzo fajny puder. Natomiast jeżeli szukacie czegoś odrobinę lżejszego, dla mnie tak przynajmniej było, chociaż tu są kłótnie, który jest bardziej matujący, ryżowy czy bambusowy? Ja ze swojego doświadczenia wiem, że ryżowy, bambusowy, natomiast nie jest u mnie aż tak bardzo matujący. No i właśnie ten przepięknie pachnący puder bambusowy z Lovely Sweet Kissing Powder, Bambulous Powder Ultra Matte Skin. Tutaj mamy transparentny, matujący puder bambusowy do twarzy. No i również mamy zmatowienie i utrwalenie makijażu na cały dzień, ale wydaje mi się, że nie ma aż takiego mocnego efektu i nie ma aż takiego ściągnięcia w przypadku tego właśnie pudru z Lovely. I on kosztuje 16,99. Część cen mam zapisane na żółto, jest daleka, nie widzę. Także to jest naprawdę fajna opcja. Ten za to puder bambusowy, bo akurat bardzo, bardzo mocno matujący, też transparentny, bo to są moje ulubione, z lusterkiem, to jest jedyny mój kosmetyk ever z FM Group. Nie wiem, czy ktoś kupuje z tego kosmetyki. I ten puder kosztuje 29,90. No i właśnie idealny do torebki. Lusterko, piękny mat, idealny do poprawek. Chociaż piękny mat, ale on trochę bielił i tę skórę tak ściągał. Właśnie ten bambusowy efekt dawał takie uczucie ściągnięcia. Także idealny dla takich tłustych cer, niekoniecznie dla suchych, ewentualnie mieszanych. No właśnie, co dla suchych, ewentualnie mieszanych? Półtransparentny puder mat, który utrwala makijaż, zapewniając matową skórę przez cały dzień. I tutaj nie było matowej skóry przez cały dzień, tutaj była matowa skóra przez kilka godzin, dlatego ja bardziej Vivo Fixing Powder rekomenduję do tych skór w kierunku suchych. Po prostu ładny mat, ale nie obciążający i nie na bardzo długie godziny, raczej w ogóle nie na długie godziny. Dla mnie to był najmniej matujący puder z tych wszystkich i też najmniej trwały, po prostu najszybciej się po nim świeciłam. I Vivo Fixing Powder kosztuje 14,49, też jest najtańszy z nich wszystkich. No ale jakbym miała wybrać, to zdecydowanie ten Kissing Powder. Nie, tak to się nazywa? Boże, przed chwilą Bamboo Powder albo Rice Powder. Następnie mam jedną maskarę i maskara to jest Volume Reveal z Bourjois. Ładne podkręcenie, podkręcenie, pokazowe rzęsy. Ja byłam z tej maskary bardzo zadowolona, też kiedyś Wam ją bardzo polecałam i fajny tutaj jest gadżet lusterko. Ładnie powiększające lusterko, którym jesteśmy sobie w stanie fajnie wymalować rzęsy. To, czego od maskary oczekuję, czyli pogrubienie, wydłużenie i rozdzielenie rzęs, nie sklejenie, nie zrobienie z nich nóżek pająka, także super. No i to cudo kosztuje 59,99. Teraz historia pod tytułem brwi, bo aż, a nie, myślałam, że trzy produkty. Produkt genialny, którego używam cały czas, bo po prostu wyciągnęłam sobie kolejną sztukę, bo bez niego już nie potrafię się obyć. Ostatnio bardzo wiele z Was chwali moje brwi, co mnie niezmiernie cieszy, bo wiecie, że w swojej historii YouTube'owania z brwiami miałam bardzo różne epizody, a ostatnio faktycznie jestem z nich zadowolona, ale nie umiem sobie poradzić bez tej kredki, którą właśnie idealnie wymalowuję sobie końcówki, których nie mam, bo jest bardzo precyzyjna, idealna miękkość
miękkość, idealna giętkość, idealna trwałość, czyli Precisely My Brow Pencil z benefitów w kolorze 03, teraz mam 3,5 i też sprawdza się świetnie, oczywiście dzisiaj ją mam na brwie. Jest mi w zasadzie wszystko jedno, jaką kredką wypełnię tutaj tę pierwszą część brwi, głównie kontur i właśnie te końcówki muszą być zrobione tym, a resztę po prostu lecimy jakąś kredeczką. Jeżeli szukacie genialnej kredki do brwi, to to. Natomiast właśnie jest mi wszystko jedno, czym nie wszystko jedno. Dziadostwem nie wypełnię, ale jeżeli coś jest ok, to jak najbardziej wypełnię nim tę pierwszą część brwi. I taki ogryzeczek jest z Eveline. Aha, jeszcze ta kredka z Benefitu. Niestety jest droga, 132 zł. Natomiast kredka z Eveline sprawdza się świetnie i bardzo serdecznie Wam ją polecam. Jeżeli umiecie taką standardową kredką malować końcówkę, to jak najbardziej, bo ja oczywiście właśnie ostatnio ta z Benefitu na końca, na kontur i tą jako wypełnienie reszty. 1049, bardzo ładny kolor, bo to kolor blond, bardzo ładny efekt i oczywiście trwałość. Tak samo fajna pudrowa kredka z NYXa, tu też taki ogryzyczek. Ona ma przewagę nad tą z Eveline, że ma tutaj lepszy ten grzebek, lepszą końcówkę, ale z kolei kosztuje 32 zł. Pudrowa kredka i też jak miałam nią zrobione brwi, to często pytaliście, co to jest. No i ja mam jeszcze kilka jej egzemplarzy, bo ja je dostałam od NYXa, ta jest akurat blond, najszybciej mi wyszła 01, ale te inne kolory też dadzą radę, także na pewno ona się jeszcze w denku pojawi. I ostatnie dwa produkty. Jestem ciekawa, czy udało Wam się kiedyś wyzerować liquid lipstick, czyli matową płynną pomadkę. Jestem bardzo ciekawa. Mi się udało pierwszy raz w życiu. Ulubiona. Jak wyzerujesz płynną pomadkę, to chyba musi być Twój ulubieniec. Golden Rose Longstay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof w kolorze 03. Geniusz. Wiem, że je się kocha albo nienawidzi, ale kto kocha, a nie ma jeszcze koloru 03, to koniecznie musicie go spróbować. 19,90. Mega trwałość. Bardzo fajny komfort noszenia. I przepiękny kolor różowy, zgaszony róż. Cudo. Zresztą to, że to wyzerowałam, mówi samo za siebie. No i ostatnia chyba najdroższa rzecz w tym zestawieniu, tak, najdroższa rzecz w tym zestawieniu, bo aż 159 zł, to Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray. On jest już tak stary, że nie powinnam go pokazywać, bo All Nighter ma teraz zupełnie inne opakowanie, już nie będę wstawać. Możecie sobie to sprawdzić w necie, albo gdzieś tam kiedyś jeszcze Wam na pewno pokażę, bo u mnie już kolejny czeka w kolejce, czyli utrwalacz do makijażu, z którego jestem bardzo zadowolona, bardzo go lubię. On jednocześnie ściąga tę pudrowość, której ja nie lubię, oczywiście to najlepiej robi Smashbox, ale też ten makijaż przedłuża, utrwala i utrzymuje w miejscu, a jednocześnie nie robi skorupy, także ja ten All Nighter bardzo, bardzo lubię. No i widzę się z kolejną butelką. To tyle w moim denku. Mam nadzieję, że informacje były przydatne. Koniecznie dajcie mi znać, czy Wy czegoś używaliście i jaki ostatnio kosmetyk kolorowy udało Wam się zużyć i dlaczego go zużyliście, bo mieliście już go dość, czy właśnie był Waszym takim ogromnym ulubieńcem. Czekam na informacje, a ja póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.